Siemano ekipo, witam was serdecznie, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku serii Chyba tego smaku już więcej nie popróbuję, bo moja rodzinka na czele z siostrą to są po prostu kawosze, okej? Dunkin Iced Coffee Sweet plus Cinnamon Taste, czyli nic innego jak Coffee Cake Muffin. To jest drugi z trzech smaków tej całej serii Dunkin Iced Coffee. I mi tylko brakuje tego smaku brownie, czyli formalnie rzecz ujmując o smaku czekolady. Bo jak wiadomo, z kawami jest jak z energetykami. Kurde, jak zwykle musi być ta święta trójca energetykowa, czyli klasyczny bez cukru i mojito. A tutaj mamy taką kawową klasyczną trójcę, czyli czekolada, karmel bądź jakikolwiek inny smak i wanilia. I tutaj mamy cynamon. W ogóle kawał smaku cynamonowym, to może być naprawdę spoko. I z tego co słyszałem, ta marka jest naprawdę spopularyzowana w Ameryce. Więc dlatego może być naprawdę ciekawe, a może być takie zawód jak przy okazji tego pierwszego smaku waniliowym. Design jest strasznie podobny do tego poprzedniego. Oczywiście mamy background biało-brązowy tym razem z muffinkami zamiast tej posypki tęczowej, jak była przy okazji tej pierwszej waniliowej kawy. Naprawdę przyjemny, nie powiem, że taki kawowy design, ale no jakbyście kurde kupili taki napój o smaku jakiegoś ciasta. Tak mógłbym to stwierdzić. No i jako, że tamten odcinek nie jest jeszcze na YouTubie, nie będę znowu przedstawiał składu. Ja go oczywiście mogę przytoczyć w ten sposób o tak. Nie powiedziałem wtedy o ilości kofeiny i z tego co zauważyłem, te ilości kofeiny się różnią. Głównym dystrybutorem Dunkin Iced Coffee jest Coca-Cola Company, więc dlatego to może być podobny smak jak przy okazji Monsterów z linii Java, ale zdążyliśmy się przekonać przy okazji tej właśnie waniliowej, jak mówiłem, że to jednak jest różnica większa od Java Min Min na przykład. Więc wartości odżywcze za chwilę przytoczymy, ale jak mówiłem, muszę sprawdzić jak to było przy okazji tamtej kawci z kofeiną. Okej, okay, Cake Butter Donut miał 135 mg kofeiny, a natomiast ten Coffee Cake Muffin ma 141 mg. Na puszkę 200 kilokalorii, jak przy okazji tamtego, 6 gramów tłuszczów, kwasów tłuszczowych nasyconych 4 gramy, 20 mg cholesterolu, soli 220 mg, 32 gramy węglowodanów, poniżej 1 grama błonnika, cukru 30 gram, 22 gramy cukru dodanego, białka 6 gram, 1/10 mikrograma witaminy D, żadnego żelaza, 190 mg wapniu i potasu 230 mg. Teraz nadchodzi ten bardzo, no, nie powiem, że niemiły moment, bo jednak to trzeba potrząsnąć, żeby te wszelkiego rodzaju naturalne bądź nienaturalne aromaty, które się najpewniej zebrały na dnie, mieszały się z tą kawą i z mlekiem i tak dalej, ze wszystkim. No i kurde, jak to zwykle bywa przy kawie, nie obejdzie się bez eksplozji. Ja już to czuję, kurde. Ja już czuję nawet, że to się wezbrało, aż mi się przypomina, kurde, jak otwierałem tę pierwszą Javę. Ja pierdolę, prysnęło i aż miło. Dobra. Dobra, nie trzeba podważać. Dobra, wyprysnęło. Mniej niż przy okazji tamtego, ale dobra, chyba tutaj czuję głębszy zapach kawowy.
Głębszy zapach kawowy, ale można też wyczuć jakiekolwiek cynamonowe nuty. Tak, co, ale cynamon można bardzo łatwo odróżnić od tych wszystkich zapachów, jakie ma w sobie kawa. Czy ja mogę jeszcze coś innego wyczuć? Jeżeli to może być również karmelowa kawa, bo takie też wieści słyszałem, że tu można wyczuć jakiekolwiek nutki karmelowe i tak dalej. No to ja tego nie czuję. Ja tutaj czuję kawę z cynamonem, jak to będzie kolorystycznie. Ja widzę tutaj, że chyba kolorystycznie się nie zmieni. Chociaż, ej, jest chyba ciemniejszy. Tu już musiałbym poprosić was, żebyście cofnęli się do tamtego filmiku i porównali te dwa kolory do siebie. Wydaje mi się, że jest ciemniejszy od tego cake. To jest coffee cake muffin. Od tego waniliowej, od waniliowej wersji. Kurczę, te nazwy są strasznie trudne. Od donutowej kawy. Od donutowej kawy wydaje mi się, że jest ciemniejszy. Tak bardziej mi przypomina kolorem karmel. Więc dlatego sprawdźmy, jak to smakuje, żeby te wszelkiego rodzaju aromaty i tak dalej nie osiadły znowu na dnie. Bo jednak o to chodzi, żeby kawa smakowa smakowała, kurde, tym, co trzeba. A nie to, co chcesz, żeby smakowało, ale jednak to smakuje kawą. Mam nadzieję, że tak nie będzie z tym. Jest lepiej. Jest lepiej. Pierwsze, co mi się tutaj naprawdę podoba, nie jest tak bardzo intensywna w smaku kawowo ta kawa, jak przy okazji tego waniliowego smaku. Nie jest tak bardzo katastrofalnie dużo tej kawy czuć, tej goryczki, tego, wiecie, jak pijecie kawę jakąkolwiek o smaku normalnym, wiecie, kafe arabika i tak dalej, to ma ten po prostu swój kawowy smak. I tutaj przy testach kawowych ja najbardziej skupiam się na tym drugim planie, czyli tych wszelkiego rodzaju karmelowych, waniliowych, czekoladowych, cynamonowych smakach, jakie mamy czuć przy okazji picia danego napoju kawowego. No i słuchajcie, kurde, to jest lepsza wersja. Tu jest chociaż coś czuć. I to naprawdę czuć jest aż chyba ponad to, ponad miarę. Wow. Mamy te 70% smaku kawy z mlekiem i te 30% to jest taka mieszanka, mógłbym to nazwać karmelem, ale w 30% karmelem, bo te 70% z tych 30% tego całego nakładu smakowego w tej kawie to jest cynamon. I to naprawdę porządny kop smaku cynamonowego mamy tutaj zawarte. Ja inaczej tego nie mogę nazwać. Czuję, jakbym wypił mleko, nie mówię, że kawę, ale mleko z naprawdę dodaną taką łyżką cynamonu. I to się naprawdę miesza tak fajnie z tym smakiem kawy, że ja mogę mówić w ciemno, to jest o wiele lepsza wersja, aniżeli to coś. Aniżeli ta waniliowa, bo tu się chociaż coś dzieje, tutaj nie ma po prostu, nazwijmy to po prostu smaku kawy od Dunkin. Tutaj jeszcze mamy ten posmak cynamonowy, właśnie lekko karmelowy. Tak właśnie te 70 na 30, jeżeli chodzi o kawę i samą mieszankę smakową. A jeżeli chodzi o tą mieszankę, to znowu mamy 70 na 30, jeżeli chodzi o smak karmelu i smak cynamonu. Bo naprawdę, cynamon tutaj dominuje i to kompletnie.
Mógłbym nawet się pokusić o stwierdzenie, że sama intensywność kawy to jest jednak 60%, bądź takie 65%, bo jednak kiedy wziąłem jeszcze ten ostatni łyk, to uderzyła mnie ta ilość smaku cynamonu tutaj zawarta. I po prostu powiem wam tak. Z tej dwójki napojów Dunkin definitywnie wybrałbym to. Drugi raz, jeżeli bym jakkolwiek po prostu je gdzieś jeszcze znalazł. I w ogólnym rozrachunku kaw, który za chwilę przyniosę, będzie na pewno lepszy od Dunkin Iced Coffee waniliowego, ale jak to będzie z innymi, no muszę po prostu to, na to spojrzeć. Mamy ten mój nowy ranking kawowy, czyli Monster Java Salted Caramel, Monster Java Min Bean, Oshi Vitamin Coffee Cappuccino Latte Macchiato, Monster Java Loca Moca, Oshi Vitamin Coffee Espresso Macchiato i jeszcze wcześniej pomiędzy Oshi a Monsterem mamy Dunkin Iced Coffee waniliową. Czyli wiecie, ten Cake Butter Donut. I ten Dunkin Iced Coffee Coffee Make Muffin Cake Muffin wyląduje, wydaje mi się, że ponad Cake Butter Donut, dobra, po prostu nazywaj to pomiędzy wanilią. Ponad wanilią i pod Oshi Vitamin Coffee Latte Macchiato, chociaż że ja bym może jednak wybrał to nawet ponad tym Oshi Vitamin Coffee. To jest kurde naprawdę trudny wybór, bo jednak mamy tutaj kawę, a w kawach nie jestem tak bardzo rozeznany jak we wszystkich wszelkiego rodzaju napojach energetycznych o danym smaku. Więc dlatego ja to postawię tak bezpiecznie pomiędzy tymi Oshi, bo jednak chyba to lepiej mi smakowało od tego Oshi Vitamin Coffee Latte Macchiato i według mnie to by było na tyle. Więc mamy tutaj czwarte miejsce. Ciągle Monstery Java są niewzruszone na pierwszych dwóch miejscach. I mam nadzieję, że uda mi się jeszcze dorwać trzeci napój z tej serii Dunkin Iced Coffee, a jest to bodajże smak czekoladowy, coś tam z brownie. Na razie ja chcę jeszcze się rozpłynąć w tym cynamonowym, naprawdę świetnym smaku kawy z cynamonem. Dobra, zrobię to już poza kamerą. Co mogę innego powiedzieć?